No sé más. Total. Para luz ese final. Tak. Miałem to. Już nagrywasz? Nagrywa. Miałem to generalnie no, bardzo przykre. No i generalnie było tak, że przez blisko miesiąc praktycznie węchu nie miałem, wszystko mnie, no może wszystko mnie nie bolało, ale z początku nie miałem węchu, tam trochę miałem tam przebłyski smaku, ale to nie było to co zwykle. Teraz mi smak i węch wraca, więc jest generalnie dobrze. I generalnie raz miałem tą sraczkę, że tak powiem. Miałem w pewnym momencie, przez tydzień chyba miałem takie dosyć takie mega wielkie osłabienie, że nie mogłem chodzić, jednego dnia prawie zemdlałem. Więc generalnie nikomu nie polecam tego korona, bo na pewno to były objawy korony, ale nie badałem się, nie wiedziałem, nie miałem żadnego wymazu ani nic, więc dokładnie nie wiem czy to miałem, ale jestem na 80% pewien, że miałem. To tyle jeśli chodzi o tą moją słabą formę na filmach, bo pewno miałem jakąś tą słabszą formę. No przykro mi. Dziecko mi patrzy, zajebiście, nie? Od tego tygodnia albo od nowego roku, jeszcze nie wiem dokładnie jak to będzie wyglądało z tym wszystkim, bo muszę się ogarnąć w nowe mieszkanie, jak dobrze widzieliście na poprzednim vlogu, w zeszłą sobotę. Ale chcę wprowadzić taką systematyczność. W poniedziałki o 18 takie głupie filmy typu, nie wiem, na przykład Mateusz Morawiecki w różnych językach. W środy o godzinie 18 filmik z jakiej gierki. Na ten moment to by było GTA 4, Minecraft czy GTA 5. GTA 5 będzie w środy, ogółem filmy z gierek. W soboty będą filmy o godzinie 18. Właśnie z vlogów i w niedzielę o godzinie 14 będą memuncie. Muszę się z tym ogarnąć, więc na stówę po nowym roku wszystko będzie ogarnięte. Jeśli nie będzie tego zestawu przed nowym rokiem, no to nie będzie, tak? Więc nie wiem. Zobaczymy co będzie. Moi drodzy, to tyle z takiej informacji, dlaczego miałem słabą formę, jakie zmiany są na kanale. Jakie zmiany są na kanale, tak więc moi drodzy, zostawcie łapę w górę, zostawcie subika i co? Trzymajcie się ciepło, na razie, pa pa.